Panie trenerze, jak pan ocenia występ Katarzyny Pawłowskiej i Magdaleny Wojtyry na sześciodniówce w Rotterdamie? Uważam, że bardzo dobry występ Kasi Pawłowskiej. Kasia Pawłowska w konkurencji, znaczy w generalnej klasyfikacji zajęła trzecie miejsce. Małgorzata Wojtyra 11 miejsce. Można powiedzieć, że Małgosia w tym momencie jest troszeczkę w innej fazie przygotowań, ale jest to, oceniając całkowity występ, uważam, że bardzo dobrze. Jak teraz wygląda kalendarz Państwa działań w tym roku? Kalendarz startów wygląda w ten sposób, że głównym startem naszym w 2013 roku jest udział w Mistrzostwach Świata, które są od 20 do 24 lutego w Mińsku. Przygotowujemy się poprzez zgrupowanie w Pruszkowie, na którym teraz jesteśmy. Wcześniej mieliśmy start w Rotterdamie dwóch zawodniczek, Kasi Pawłowskiej i Małgorzaty Wojtyry. Następnym startem będzie start Gosi Wojtyry w wyścigu sześciodniowym w Bremen. Kasia w tym momencie będzie startowała w Pucharze Świata w Meksyku. Pozostałe dziewczyny przygotowują się w Pruszkowie. Później Kasia wraca, przygotowujemy się na torze w Pruszkowie znowu i w następnej fazie będzie zgrupowanie gdzieś w ciepłym kraju, żebyśmy po prostu nabrali kondycji ogólnej, wytrzymałości przede wszystkim i wytrzymałości siłowej. A Małgorzata Wojtyra jeszcze w tym samym czasie będzie startowała w wyścigu trzydniowym w Berlinie. Jak wygląda Państwa sytuacja ze stypendiami? O, panie redaktorze, stypendia, wielki problem. Chyba każdej zawodniczki akurat w naszej grupie. No, nasze zawodniczki mają, wydawałoby się, że zdobyły uprawnienia do dostania stypendium podczas Mistrzostw Europy Elity, które się odbywały na Litwie. Zajęły drugie miejsce w konkurencji olimpijskiej w drużynie, gdzie walczyły jak z równym w walce o złoty medal. Ustanowiły dwa rekordy Polski. Ale ze względu na ilość startujących drużyn, startowało tylko sześć, ministerstwo powiedziało, że tym dziewczynom nie należy się stypendium. Jak się trenuje tutaj w Bejrzyta Arena w Pruszkowie? Bardzo dobrze. Jest to bardzo fajny obiekt, bardzo dobrze przygotowany. Jest to jeden z bardziej nowoczesnych obiektów na świecie. Jest to szybki obiekt. Nie ma co narzekać. Bardzo fajnie jest tutaj. Jak wygląda zaplecze kadry seniorskiej, czyli jak wygląda sytuacja tak naprawdę w kole sektorowym, jeżeli chodzi o juniorów i niższe kategorie wiekowe? Na dzień dzisiejszy mamy cztery zawodniczki, które są na poziomie światowym. Mamy W23, mamy Natalię Rutkowską, która jest zawodniczką, która zdobyła w tym roku podczas Mistrzostw Europy w Portugalii złoty medal w konkurencji Scratch. Szóste miejsce w Omnium w konkurencji olimpijskiej. Jest to taka bardzo dobrze zapowiadająca się dziewczyna. Mamy Kirchenstein, dziewczynkę, która jest bardzo zdolna, która będzie tą zawodniczką, która będzie razem z Natalką przygotowywała się do Mistrzostw Europy w Portugalii, bo w tym roku też będą Mistrzostw Europy w Portugalii. Jest Sabina Napieralska, jest Karasiewicz. To są takie, można powiedzieć, że cztery dziewczyny, które będą przygotowywać się do konkurencji U23, to jest do tej młodzieżowej kategorii. Mamy jeszcze dosyć ciekawe zaplecze juniorek, które są bardzo uzdolnione, które są bardzo ciekawym materiałem. Jeżeli będzie możliwość trenowania i będą stworzone odpowiednie warunki dla tej grupy, to przede wszystkim trzeba myśleć o jednym, o ciągłości szkolenia. Jeżeli nie będzie tej ciągłości szkolenia, począwszy od kategorii junior poprzez U23 do kategorii elity, nie będziemy mogli liczyć na rozwijanie tej dyscypliny, nie będziemy mogli liczyć na dobry występ podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio. Co należy zrobić, by jeszcze bardziej wypromować kolarstwo torowe w mediach, jak i również jako sport powszechny? Przede wszystkim trzeba z tą dyscypliną wyjść na zewnątrz, to znaczy może nie na zewnątrz, bo kolarstwo torowe jest raczej dyscypliną taką halową. Trzeba jak najwięcej osób ściągnąć na obiekty sportowe. Ściągniemy to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy impreza będzie ciekawa, impreza będzie organizowana bardzo dynamicznie, gdzie będą dobrzy zawodnicy, gdzie będzie zaproszonych masę sponsorów i gdzie będzie
impreza przedstawiona w mediach. Przede wszystkim w telewizji, zarówno polskiej, jak i telewizji komercyjnej.